Dzisiaj chciałbym, żebyśmy czytali jedną z najpiękniejszych historii, jakie znajdujemy w Biblii. Ja wiem, że to jest subiektywne, ale rzeczywiście ona taka jest. Znajduje się ona w Ewangelii Świętego Marka, w rozdziale 5, wersety od 21. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniu Jair, a ujrzawszy Go, przypadł Mu do nóg. I błagał Go usilnie, mówiąc: córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nimi i szedł za nim wielki tłum, i napierali na niego. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło. Przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieść o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła: jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie jego: widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł: córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra i Jakuba i Jana, brata Jakubowego. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących, i wielce zawodzących. A wszedłszy, rzekł im: czemu czynicie zgiełk i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go. Ale on, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej: talita kumi, co znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła. Miała bowiem 12 lat. I wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt, i przykazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział. I powiedział, aby jej dano jeść. Czyż nie jest to jedna z piękniejszych historii Biblii? Jest tutaj tyle rzeczy tej historii, że gdybyśmy dzisiaj zaczęli, to może byśmy przyszłą niedzielę skończyli to kazanie. No ale kto by wytrzymał takie tyle słuchania? Ale chciałbym, żeby w tej krótkim czasie, który mamy, żebyśmy zobaczyli to, co, jak sądzę, jest ważne w tej historii. A myślę, że po to, abyśmy, kiedy czytamy Biblię swoje, swoje to znaczy nie, że każdy ma inną, tylko swoje własne, żebyśmy, patrząc na historię, czytając tę historię, zobaczyli, że Bóg do nas w niezwykły sposób w tych historiach mówi. I mówi do nas rzeczy, które czasami zupełnie umykają naszej uwadze, ponieważ wydaje nam się, że jest to historia o jakiejś dziewczynce, która umarła, a ożyła. O jakimś Łazarzu, który umarł, a ożył. O jakimś młodzieńcu, który umarł, a Jezus go dotknął i ożył, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy uważnie przyjrzymy się tej historii,
to zobaczymy, że ta historia to jest tak naprawdę Ewangelia w pigułce. Tu jest wszystko. Wszystko, co dotyczy Ewangelii zbawienia, jest w tej historii zawarte. Bo po pierwsze, mamy do czynienia z osobą, młodą co prawda, ale osobą, która reprezentuje po prostu człowieka. Osobą, która ciężko zachorowała i pomimo tego, iż miała dobrego ojca, a skąd wiem, że miała dobrego ojca? No stąd, że ojciec wybrał się w daleką drogę, aby poprosić o ratunek. Skoro to uczynił, to znaczy, że najpierw córkę pielęgnował, najpierw zaprosił lekarzy, wydał pieniądze. Nic nie pomogło. Starania dobrego ojca nie były w stanie przywrócić życia ani zdrowia tej małej dziewczynce i jego córeczce. Starania żadnego człowieka nie są w stanie uczynić niczego dobrego dla tegoż właśnie życia. Możemy poprawić standard życia, możemy być bogatsi, jeśli chodzi o finanse, możemy być lepiej ubrani, możemy być lepiej odżywieni, możemy nawet być zdrowsi. Ale to, co jest prawdziwym problemem każdego człowieka, choroba duszy, tego się nie da zmienić. I to jest powód naszej śmierci, także i fizycznej, dlatego że grzech sprawił, że straciliśmy życie wieczne, to w ciele. I ta dziewczynka reprezentuje nas wszystkich. Ten, kto mógł ratować dziewczynkę, to nie był żaden lekarz. To nie był żaden filozof, to nie był żaden mądry człowiek. To nawet nie był jej ojciec, który był dobrym ojcem. Ale ojciec przyszedł do człowieka, o którym wiedział i który sam o sobie mówił, że on przyszedł z nieba na ziemię. Że on przyszedł spoza tego układu, który nazwalibyśmy widzialnym światem. Że on nie jest z nim integralnie związany, w związku z czym też nie jest ograniczone możliwościami tego świata. I tenże człowiek przyszedł, dotknął tego, co już było martwe i okazało się, że ta mała dziewczynka ożyła. Kiedy patrzymy czasami na ludzi, którzy żyją w grzechu, w bardzo wielu przypadkach sądzimy, że to są ludzie, którzy już umarli. Że to są ludzie, dla których już nie ma żadnej nadziei. Ale zwróćmy uwagę, że kiedy Jezus przyszedł do tego domu, świadomy tego, że dziecko zmarło, świadomi tego byli również domownicy, zgromadzeni tam, żałobnicy, to powiedział bardzo ciekawą rzecz. Dziecię nie umarło, ale śpi. Jeżeli Bóg chce dotknąć człowieka, jeżeli Bóg chce zbawić człowieka, to dla Boga człowiek nie umarł. Dla Boga ten człowiek śpi. I przyjdzie czas, kiedy, chociaż wydaje nam się to często niemożliwe, kiedy Bóg przybliży się do życia takiego człowieka i okaże się, że on nie umarł, że on tylko spał, a teraz żyje zupełnie nowym życiem. Dlatego mówię, że jest to Ewangelia w pigułce. Ta historia jest niezwykła, ponieważ właśnie po pierwsze mówi o tym, że jedyny ratunek, jedyna nadzieja jest w Jezusie Chrystusie dla każdego człowieka. I żadne ludzkie starania nic nie zmienią. Żadne ludzkie starania nie są w stanie doprowadzić do zmiany statusu jakiegokolwiek człowieka w odniesieniu do wiekuistego Boga. Ale także w odniesieniu do tego, co czeka każdego z nas lub prawie każdego z nas. Były bowiem wyjątki. Henoch na przykład, czy Eliasz, czyli śmierci. Dopiero kiedy Jezus przychodzi, dopiero kiedy Bóg wkracza w życie człowieka, dzieją się rzeczy, które odwracają tą naturalną kolejność. Można powiedzieć, że odwracają ten determinizm grzechu i śmierci. My nie mamy wyjścia. My musimy tak żyć, jak żyjemy. My musimy umrzeć. Tak myśli większość ludzi. Ale kiedy przychodzi Bóg, wszystko to się zmienia. Już nie musi być tak, jak było, ale może być zupełnie inaczej. Bóg nie zmusza nas do tego, żebyśmy przyjmowali Jego dary. Bóg nie zmusza nas do tego, żebyśmy żyli tak, jak On chce.
Bóg wyraża swoją wolę i swoje pragnienie i oferuje nam swoje zbawienie, abyśmy już nie musieli żyć tak, jak do tej pory żyliśmy, czyli bez nadziei, bez jakiejkolwiek nadziei. Ta historia również mówi nam o pewnym człowieku, człowieku, który był urzędnikiem, można powiedzieć, religijnym, człowiekiem, który był przełożonym synagogi o imieniu Jair. Ale było w tym człowieku coś, co go całkowicie odróżniało od wszystkich innych, których znajdujemy w tej historii, za wyjątkiem jednej osoby, o której jeszcze będziemy mówili. To był człowiek, który przeciwstawił się martwej religii, który przeciwstawił się niewierze. To był człowiek, który dzięki swojej wierze sam przekonał się o tym, kim jest Bóg. Werset 36 mówi nam, że Jezus skierował do niego słowa: nie bój się, tylko wierz. Musimy mieć świadomość, że ten inny człowiek nie był inny sam z siebie, ale był dlatego inny, że słuchał się Pana Boga. On poważnie traktował tego, który do niego przemawiał. On poważnie traktował Boga, którego teksty codziennie odczytywał w synagodze. On poważnie traktował Boga, do którego zanosił swoje modlitwy. Dlaczego on był inny od wszystkich? Dlatego, że znajdujemy w tej historii cały tłum ludzi, właściwie można powiedzieć, że kilka zgromadzeń tutaj jest. Jedno zgromadzenie jest nad jeziorem, zaraz na początku, kiedy mnóstwo ludu przyszło do Jezusa. Zwykle, kiedy Jezus zbierał się nad jeziorem, które często w Biblii nazwane jest morzem, to jezioro Genezaret, swoją wielkością trochę przypominające morze właśnie, to tam odbywało się nauczanie. Z tej prostej przyczyny, że Jezus najczęściej wyjeżdżał łodzią kilkadziesiąt metrów od brzegu, kilkanaście metrów od brzegu i stamtąd nauczał. A to dlatego, że wtedy jego głos niesiony przez wodę, dobrze znane zjawisko, docierał do tysięcy ludzi. Jezus to wykorzystywał, że jest takie prawo, które sprawia, iż głos niesie się po wodzie bardzo daleko i dociera do wielu, wielu miejsc. I ci ludzie słuchali go. Nie wiemy, jaka była ich reakcja, ale często wiemy, że te reakcje były bardzo złe. Kiedy zorientowano się, że przyszedł przełożony synagogi, wielu z tych ludzi poszło za Jezusem i za Jairem. I byli świadkami sytuacji, w której przyszli domownicy Jaira i mówili: nie ma powodu, żeby nauczyciel przychodził, ponieważ córka umarła. Wielu z nich dalej poszło, kiedy okazało się, że Jezus nie przerwał swojej podróży. I przyszli do domu i byli świadkami zamieszania, płaczu, zawodzenia. I byli też świadkami i być może sami brali udział w wyśmianiu Jezusa. Cały ten tłum właściwie, oczywiście nie uogólniając, bo być może byli tam również ludzie wierzący, kochający Pana Boga, ale cały ten tłum jest symbolem takiej martwej religii. Ludzi gromadzących się jedynie dlatego, że po pierwsze coś usłyszeli o Jezusie. Coś wiedzą o Jezusie. Człowiek, który wie coś o Jezusie, jeszcze nie jest wierzącym człowiekiem. Wielu ludzi wie różne rzeczy o Jezusie. Wielu ludzi wie nawet prawdziwe rzeczy o Jezusie. Ale czy to zmienia ich życie? Otóż nie. Dlatego, że oni tylko wiedzą o Jezusie, ale nie znają Jezusa. W bardzo prostym przełożeniu na dzisiejsze relacje, jeżeli ktoś nawet coś wie o mnie czy o kimkolwiek innym, ale nie zna osobiście tego człowieka, to cóż może o nim powiedzieć, kim on tak naprawdę jest? Cóż ci wszyscy ludzie mogli powiedzieć o Bogu, którego tak naprawdę nie znali? Słyszeli o nim. Dlatego przychodzili do synagogi, dlatego przychodzili na zgromadzenia, dlatego byli ciekawi, co kolejny nauczyciel ma do powiedzenia. Dlatego byli ciekawi cudów, które Jezus czynił. Wiedzieli dużo.
Być może wielu z nich wiedziało więcej niż my wiemy. Pamiętajmy, że Żydzi praktycznie od dziecięcych lat, przede wszystkim mężczyźni, uczyli się Słowa Bożego na pamięć. Znali to, co my nazywamy Starym Testamentem, na pamięć. Znali wiele z historii swojego narodu. Wiedzieli więc dużo. A co to zmieniło w ich życiu? Znali naukę Jezusa, ale też znali naukę, którą Bóg kierował do Izraela. Znali pisma, proroków. Znali Mojżesza. Wiedzieli o wszystkich przykazaniach. Potrafili je wymienić jednym tchem. Ale ich postawa wskazywała na to, że nie traktowali tego poważnie. Czy w Starym Testamencie nie było przykładów uzdrowienia? A było, i to całe mnóstwo. Czy nie było przykładów przedziwnych, cudownych zdarzeń, w których Bóg ratował Izraela? Było, całe mnóstwo, oni to wiedzieli. Ale dla nich była to historia. Nie było to życie. To była historia. Nie chcę mówić o ludziach niewierzących, bo nie jest naszą sprawą ocenianie ich. To jest sprawa Pana Boga. Ale dzisiaj dla wielu ludzi w Kościele Jezus dokładnie jest taką samą osobą, o której mnóstwo wiedzą, na temat której wysłuchali całe mnóstwo kazań. Potrafią często jednym tchem wymienić cuda, których Jezus dokonywał. Kiedy ktoś ich zapyta, czy w Biblii znajdują się przykłady jakichś nadzwyczajnych zdarzeń, oczywiście, że tak, potrafią wskazać na miary. Ale często niczym nie różnią się ci ludzie od tych, o których pisze ta historia. Że kiedy przychodzi do sytuacji, w której ich wiara musi być sprawdzona, to bardziej są skłonni śmiać się, bardziej skłonni są wykpić, niż uwierzyć. Jakie jest nasze życie, jaka jest nasza postawa wobec tego, co oferuje nam Bóg, tylko nasze serce o tym wie. Ale nie możemy udawać, że to nie jest problem. I nie możemy udawać, że nie istnieje taki problem w Kościele. On istnieje. On jest problemem przez bardzo duże P. Dla wielu ludzi Jezus jest kimś interesującym. Dla wielu ludzi Jezus jest kimś bardzo ciekawym. Ale wierzyć Jezusowi, ale traktować Go poważnie, to jest zupełnie inna sprawa. Ale ta historia pokazuje nam, że Jezus jest godzien tego, aby traktować Go poważnie. I ta historia z jednej strony napawa ogromnym optymizmem i ogromną radością tych, którzy są wierni i którzy wierzą, ale też powinna ogromnym strachem napawać tych, którzy kpią tak naprawdę w swojej niewierze z Jezusa. Ponieważ jeżeli na ich oczach potrafił przywołać martwą dziewczynkę do życia, ktoś powie, to jest właśnie historia, no nie musimy w to wierzyć. Niech mówi, co chce. Jeżeli Jezus potrafił przywołać na ich oczach do życia dziewczynkę, która umarła, i nikt nie zakwestionował tego faktu, że ona była nieżywa. Oni byli przekonani o tym, że ona umarła. Dlatego go wyśmiali. Dlatego go potraktowali jak niepoważnego człowieka. Jeżeli on takie rzeczy potrafi, to czy nie warto zastanowić się nad wszystkimi jego słowami, w których on ostrzega, w których on zapowiada, że przyjdzie, że będzie sądził, a będzie to przyjście i będzie to sąd, od którego już nie będzie odwołania. Kiedy przyszedł po raz pierwszy, to przyszedł, aby złożyć z siebie ofiarę i żeby nas uratować. Ale kiedy przyjdzie po raz drugi, to nie po to, żeby komuś dać kolejną szansę, ale po to, żeby wszystkich sprawiedliwie osądzić. I po to, żeby każdy z nas zdał sprawę, czy uwierzył, czy go wyśmiał. Czy uwierzył, czy go wykpił. Jair był człowiekiem, który pośród tego całego tłumu jawi nam się jako osoba głęboko wierząca. Jako osoba, która jest zdeterminowana w tym, żeby dotrzeć do celu. Celem Jaira było przyprowadzenie Jezusa do swojej córeczki. On wiedział, że kiedy Jezus przyjdzie do jego córeczki, to przywróci jej życie.
Nie słuchał komentarzy różnych ludzi, nie słuchał śmiechu, nie słuchał kpin. Pamiętajmy, że on był przełożonym synagogi. Gdyby Jezus nie uzdrowił jego córeczki, straciłby swój urząd. Straciłby przez to swoją pozycję społeczną. Straciłby wiele wpływów. Straciłby też wiele ze swojego statusu finansowego. Kiedy czytamy o tym, to nie zastanawiamy się, ale ten człowiek, można powiedzieć, wszystko położył na jedną szalę. Wszystko. Z perspektywy 2000 lat, kiedy mówimy o Jairze, mówimy człowiek wiary, ale w tamtym momencie to był człowiek, który musiał się przeciwstawić wszystkiemu. Wszystkiemu. I nawet musiał się przeciwstawić samemu sobie, ponieważ jego doświadczenie nie było doświadczeniem cudów. On wierzył, ale jego wiara potrzebowała wsparcia, dlatego Jezus mówi: nie bój się, tylko wierz. On nigdy nie widział, żeby w jego synagodze ktoś odzyskał wzrok. On nigdy nie widział, żeby w jego synagodze ktoś powstał z martwych. On nigdy nie widział, żeby w jego synagodze ktoś był uzdrowiony. On czytał o tym w słowie, które było w jego synagodze głoszone. Czytał to w pismach, które były odczytywane na zgromadzeniach Żydów. Ale on tego nigdy nie doświadczył. A jednak było w nim ziarno wiary, które Bóg tak wykorzystał, żeby z tego ziarenka wiary powstało coś tak potężnego, jak wiara, która prowadzi do zbawienia. Do zbawienia, czyli po prostu do ratunku. Bo był to człowiek, który był zdeterminowany, aby dotrzeć do celu, który sobie wyznaczył. Wielu wierzących ludzi ma dokładnie taką samą drogę do przebycia. Jest w nich ziarno wiary, ale nie doświadczyli sami ani uzdrowienia. Może nie było takiej potrzeby, ani nie byli świadkami takiego wydarzenia. W ogóle nie byli świadkami jakichś nadzwyczajnych wydarzeń, ani w swoim życiu, ani w życiu ludzi, którzy ich otaczali. Ale mają jasny cel w swoim życiu i są zdeterminowani, aby dotrzeć do tego celu. Apostoł Paweł jasno określa ten cel, aby dotrzeć wprost do życia wiecznego, wejść do życia wiecznego. I w tej podróży potrzebujemy bezwzględnie Bożego wsparcia. I Bóg nam nigdy nie odmówi tego wsparcia. Wręcz odwrotnie. Bóg nieustannie mówi do nas: nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, bo cię nie zostawię, bo cię nie opuszczę. Nigdy i w żadnej sytuacji nie pozostaniesz sam. Zawsze będę z tobą. Każdy fragment Biblii, który czytamy, nas o tym zapewnia. W każdej modlitwie, w której wołamy do Boga, Bóg nas o tym zapewnia w przeróżny sposób. Często, kiedy słuchamy kazań, Bóg nas o tym zapewnia. Kiedy słuchamy świadectw, Bóg nas o tym zapewnia. Jeśli jest w nas ziarno wiary, to Bóg potrafi rozpalić z tego ziarna wiary wielką wiarę. I potrafi uczynić w naszym życiu naprawdę wielkie rzeczy. Czy pamiętamy takie słowa Jezusa, który powiedział, że wtedy, kiedy powróci, czy znajdzie wiarę na ziemi? Lecz kiedy Syn Boży powróci, czy znajdzie wiarę na ziemi? Ci wszyscy ludzie, o których tutaj czytamy, za wyjątkiem Jaira i jeszcze jednej kobiety, o której jeszcze będziemy wspominali, nie mieli tej wiary, o której Jezusowi chodziło. I ich zachowanie jest tego jasnym dowodem. Oni wierzyli w jakąś religię, w jakiś system religijny, który być może nauczył ich porządnego postępowania. Być może nauczył ich tego, że nie wolno kłamać, nie wolno kraść. Który być może nauczył ich tego, że należy poważnie traktować swoją żonę i swojego męża. Ale oni kradli, oni oszukiwali, kłamali, cudzołożyli, bo nie byli w stanie sprostać tym wszystkim wymaganiom prawa. Chociaż nie kwestionowali samego faktu, iż prawo jest dobre i należy je szanować i przestrzegać. I tak z pokolenia na pokolenie
przyzwyczaili się żyć podwójnym życiem. Wierzyli w coś innego niż każdego dnia sami przeżywali i czynili. Myśmy się w takim świecie urodzili. Wszyscy. Jakiekolwiek są nasze korzenie, z jakichkolwiek rodzin pochodzimy, to prawie wszyscy, bo nie mogę przecież stwierdzić autorytatywnie, że wszyscy, ale prawie wszyscy urodziliśmy się w rodzinach, gdzie co innego podawano nam jako prawdy do wierzenia, a co innego jako praktyczne życie, bo nie dało się tego pogodzić. I tacy ludzie są tutaj w tej historii, dokładnie tacy ludzie. Dowodem na to jest ich reakcja. Kiedy Jezus powiada, że jest w stanie wzbudzić człowieka z martwych, to śmieją się. Gdzież tu jest miejsce na wiarę? Gdzież tu jest miejsce na prawdziwą wiarę? Mało tego, kiedy Jezus nie rezygnuje, to zaczynają z Niego kpić. Zrobili sobie, można powiedzieć, świetne widowisko z całej historii. A przecież obok w pokoju leży martwa dziewczynka i oni o tym wiedzą. To jest niezwykła historia, naprawdę. Ja myślę, że doszło tam do czegoś takiego, co nazwalibyśmy konfrontacją sił ciemności i światłości. Diabeł wiedział, że jeżeli ta dziewczynka powstanie z martwych, to wielu z tych ludzi będzie musiało zrewidować swoje życie. Nie mógł się przeciwstawić Jezusowi wprost i powiedzieć mu, że on tego nie może zrobić, że on nie ma siły, nie ma władzy i tak dalej. Jedynym sposobem, jaki mógł powstrzymać ewentualnie działania Jezusa, to był właśnie śmiech, kpiny, żarty. Bo to jest zawsze atmosfera, która sprawia, że człowiek rozluźnia się i przestaje być czujny. Pamiętajmy, że Jezus był też człowiekiem, w całej pełni człowiekiem. Jezus wybrał znakomitą metodę. Przepraszam, diabeł wybrał znakomitą metodę. Zauważcie z naszego doświadczenia, że wszędzie tam, gdzie spędzamy czas na głupich żartach, spędzamy czas na jakichś głupich historiach, śmiejemy się. Ja nie mówię, że śmiech to jest coś złego, ale śmiejemy się z głupich rzeczy. Tam nic dobrego ani duchowego nigdy się nie urodzi. Dlatego też apostoł Paweł przestrzega nas przed takim postępowaniem, żebyśmy wyzbyli się właśnie głupich żartów. Wyzbyli się spędzania czasu w taki sposób, ponieważ to sprawia, że nasze serca przestają być czujne. Przestajemy w poważny sposób traktować swoje życie i swoją wiarę, a otwieramy się na rzeczy, które są nieczyste, złe. W żartach tak naprawdę nie ma żadnej granicy. To, czego byśmy nigdy nie zrobili w poważnej rozmowie, w żartach przejdzie. I to się stało właśnie tam, obok pokoju, w którym leży dziewczynka, która już umarła. Nic nie było w stanie powstrzymać tych ludzi przed tym, żeby wyśmiać Jezusa. Czy nie widać tu czegoś diabelskiego? Ludzie, którzy przed chwilą płakali, przed chwilą zawodzili, bo wiedzieli, że umarł młody człowiek, za chwilę robią sobie widowisko pełne żartów i śmiechu. To nie jest normalne zachowanie. To jest absolutnie nienormalne zachowanie i widać tutaj rękę tego, który próbuje zawsze i w każdej sytuacji oddzielić człowieka od Boga i sprawić, że człowiek nie doświadczy tego, co prawdziwie boskie, co święte, doskonałe, cudowne i łamiące wszelkie niemożności, przed którymi stoi człowiek. Ale Jezus był człowiekiem, który w żaden sposób nie zareagował na to. Wziął Piotra, Jakuba, Jana, rodziców, stanął wobec zmarłej dziewczynki i powiada jej: dziewczynko, mówię ci, wstań. I historia, która jest zapisana jest w tej Ewangelii, podaje nam, że dziewczynka natychmiast wstała i chodziła. To jest i ważna informacja. To nie było jakieś maleńkie dziecko, niemowlę. To była na tyle duża dziewczynka, że w wieku 12 lat mogła już wyjść za mąż. Tak wtedy wychodziły dziewczynki za mąż. No, to nie były dziewczynki. To były już kobiety.
Dowodem na to, że była zdrowa, jest też to, co zapisano w 43 wersecie, mianowicie Jezus nakazał, gdy jej dano jeść. Uzdrowienie było całkowite. Choroba odeszła bezwzględnie. Dziewczyna mogła wstać, mogła chodzić, mogła jeść, co jest dowodem na to, że była zdrowa. Żyła. To nie było żadne złudzenie. Niektórzy tak zwani naukowcy próbują z tych historii wyciągnąć wniosek, że ludziom się wydawało, że ludzie bardzo pragnęli zobaczyć te cuda i widzieli je. Nie, ta historia mówi jednoznacznie. Dziewczynka wstała, chodziła i dostała jeść. Nikomu nic się nie wydawało. A już na pewno nie tej osobie, która podawała jej, jej posiłek. Zupełnie niezwykła historia. I pokazująca, jakby odkrywająca ludzkie serca, odkrywająca poziom wiary w człowieku, w ludziach, którzy brali w tym udział. I pokazująca nienawiść diabła do człowieka, tak daleko posuniętą, że jest w stanie zrobić wszystko, aby odciąć człowieka od Boga, oddzielić człowieka od Boga, uniemożliwić człowiekowi, aby cokolwiek od Boga mógł uzyskać. I jest w stanie posunąć się do każdej podłości, bo podłością było zrobienie sobie żartów i śmiechu w sytuacji, kiedy obok leżała dziewczynka, która zmarła i która była bardzo kochana przez swoich rodziców, a na pewno przez swojego ojca, który był tak zdeterminowany, aby jej pomóc, że wszystko położy na jedną szalę, aby przyprowadzić nauczyciela, przyprowadzić Zbawiciela i zobaczyć, sam się przekonać, kim jest Jezus Chrystus. Jest jeszcze jedna znamienna rzecz tej historii. Kiedy dziewczynka umarła, to do Jaira wysłano z domu delegację. I wysłano delegację, która trafiła na Jaira i Jezusa idących do domu. I ci ludzie powiedzieli, nie trudź już nauczyciela, twoja córka umarła. Nie trudź już nauczyciela. Dla nich Jezus był nauczycielem. Z jednej strony to bardzo dużo. Kiedyś nauczyciel, oj, to była prawdziwa persona. Ktoś, kogo nazwano nauczycielem, cieszył się ogromnym poważaniem. A to też pokazuje ich stosunek, prawdziwy stosunek do Jezusa. Przecież ten nauczyciel, którego chcieli powstrzymać przed przyjściem do domu, nauczał, że on ludzi może z martwych powołać do życia. Jakimi oni byli uczniami, skoro go nie słuchali? Podejrzewam, że wielu z nich chodziło do szkoły tak, jak dzisiaj większość ludzi chodzi do szkoły. Tylko po to, żeby zaliczyć lekcje. Ale nie byli zainteresowani zupełnie tym, żeby się czegoś nauczyć. Nauczyciel to ktoś, kto wyznacza pewne horyzonty. Pokazuje, jak daleko można zajść. Pokazuje, jakich środków użyć, aby nie stanąć po drodze. Co trzeba zmienić, aby droga była łatwiejsza? Jezus tego wszystkiego uczył, ale dla nich był tylko nauczycielem. Jest to w naszej Biblii przez duże N, ale dosłownie o to chodziło. On był tylko nauczycielem, wielkim nauczycielem, któremu wara od naszego życia. On może sobie nauczać, my się z tym możemy zgadzać, ale będziemy żyć po swojemu. To jest coś, co jest przypadłością bardzo wielu ludzi dzisiaj. Wczoraj, kiedy wracałem samochodem, złapałem taką audycję dziwną w polskim radiu na temat Pana Jezusa Chrystusa. Nie miałem sił, żeby zadzwonić, można było zadzwonić tam, ale wierzcie mi, że większych głupot w życiu jeszcze nie słyszałem. To był tak, jakby, przepraszam wszystkich tokarzy, jakby tokarze się zebrali i rozmawiali na temat fizyki jądrowej. Po prostu ci ludzie w ogóle nie byli przygotowani do tej rozmowy i w ogóle nic nie wiedzieli o Jezusie Chrystusie. Opowiadali bzdura za bzdurą, podniecali się wzajemnie tymi swoimi bzdurami. Oczywiście konkluzja była taka, że Jezus był jednym z wielkich nauczycieli w historii. Obok był Budda, Krishna i kilku innych.
No i że Kościół oczywiście kłamie, ponieważ Jezus przecież miał rodzinę. Oczywiście Maria Magdalena to była jego żona, jak nie wiecie, i tak dalej, i tak dalej. I to jest ten poziom myślenia i ten sam poziom dyskusji, który widzimy tutaj. On swoje, a my swoje. Kto jest tutaj nauczycielem? I kto wyznacza standardy? Jeżeli my jesteśmy nauczycielami, no to mogę tylko powiedzieć, gratuluję nam. Tylko, że my nie wiemy, dokąd zmierzamy, czego chcemy. Nawet nie wiemy, skąd się wzięliśmy i po co żyjemy. Ale Jezus jest tym, który przyszedł i wszystko nam to powiedział. I trudno nawet z Nim dyskutować. On wyznaczył pewne standardy. I nie kazał nam żyć według tych standardów, żeby było jasne. Jeśli kto chce pójść za mną, jeśli oznacza, że po naszej stronie pozostaje decyzja. To jest tryb warunkowy. Jeśli kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż na swoje ramiona i niechaj mnie naśladuje. Jeśli chcemy być uczniami Chrystusa, to albo przyjmiemy Jego naukę taką, jaka jest, bez żadnych zmian i bez żadnych ulg dla swojego życia, albo po prostu zapomnijmy o Jezusie Chrystusie i żyjmy tak, jak nam się podoba. Jair był człowiekiem, który kiedy czytał Boże Słowo, to robiło to na nim wrażenie. On nie miał wiary, która by wystarczała do tego, aby modlić się o uzdrowienie swojej córki. On nie miał wiary, która by sprawiła, że pociągnąłby za sobą tłumy ludzi. Nie znajdujemy tego w Biblii. Jego synagoga to była absolutna prowincja. Jego synagoga mogła gromadzić 100, może 200 osób. Takich synagog było setki, a może i tysiące w Izraelu. Nie był nikim nadzwyczajnym. Jego nadzwyczajność polegała na tym, że było w nim ziarno wiary i było w nim pragnienie, aby poznać Boga takiego, jakim jest. I kiedy usłyszał o Jezusie i kiedy słyszał Jego kazania, to robiło to na nim wrażenie. Tego wszystkiego nie znajdziemy w Biblii, ale człowiek, który nic nie słyszał o Jezusie, nigdy Go nie poznał, nie słyszał żadnego kazania, nic nie może powiedzieć na temat Jezusa i nawet nie zwróci się do Niego o pomoc, bo nie będzie wiedział właściwie po co. Jair musiał słuchać kazań Jezusa. Musiał obserwować, co Jezus czyni. Musiał się nad tym zastanawiać. Może był jak ci Żydzi z Berei, z dzieł apostolskich, którzy brali słowo Jezusa, wtedy słowo Pawła i sprawdzali, czy tak się rzeczy mają w pismach. Może całymi nocami ślęczał i porównywał to wszystko i zastanawiał się. I jego wiara w ten sposób była ciągle budowana. I kiedy przyszedł kryzys, być może kryzys przyszedł dlatego, że Bóg doprowadził do tego kryzysu, to wtedy jego wiara została wypróbowana. I wtedy okazało się, że ten człowiek wiedział, do kogo ma pójść. Wiedział, z kim ma rozmawiać. Wiedział, że nie ma słuchać rad żadnych ludzi. Wiedział, że ci, którzy się śmieją, śmieją się, bo niczego nikt nie ma tak naprawdę. Że ci, którzy kpią, być może nawet ze strachu kpią, bo boją się o własne życie. Ale on miał cel. I ten cel osiągnął. I w tym znaczeniu jest dla nas człowiekiem, którego powinniśmy naśladować. Nie ludzie, ale sam Bóg kierował jego krokami, jego życiem. Jest w tej historii jeszcze jedna osoba, o której chciałbym wspomnieć. Pewna kobieta, o której czytaliśmy, kobieta, która wiele lat cierpiała na krwotok, straciła wiele krwi, straciła zdrowie, straciła pieniądze, ponieważ lekarze nie byli w stanie jej pomóc. I ta kobieta również jest człowiekiem, o którym możemy powiedzieć, że jest człowiekiem wiary. Ale to jest troszeczkę inny typ człowieka. Jair, mężczyzna, to był ten, który jakby wyznaczył kierunek. Poszedł, rozmawiał, poprosił i doprowadził Jezusa do swojej córki. Natomiast
Kiedy patrzymy na tę kobietę, ona zachowuje się jak kobieta. Delikatnie, cicho, nie podnosi głosu, nie domaga się niczego dla siebie, ale całkowicie ufa Bogu. W niezwykły sposób. W tej kobiecie znajdujemy obraz wielu ludzi również. Wielu ludzi, którzy żyją w jakiejś takiej zupełnej cichości, niezauważeni często, ale mają w sobie ogromną wiarę. Kiedyś w jednej z książek czytałem taką historię o pewnej kobiecie, która bardzo długo była w jednym ze zborów i właściwie niczym szczególnym się nie wyróżniała, za wyjątkiem tego, że zawsze była pełna miłości, cierpliwości, dobroci, chętna do pomocy i tak dalej, i tak dalej. Ale nie zajmowała się niczym, co w rozumieniu ludzi jest czymś szczególnym. Nie miała żadnych darów, proroctwa, uzdrowienia i tak dalej. I kiedy ta kobieta zmarła, to ten zbór zaczął przeżywać straszne chwile. Zaczął się prawie, że rozsypywać. I okazało się, i o tym wiedział tylko pastor, że ta kobieta przez te kilkadziesiąt lat swojego pobytu w zborze nieustannie modliła się o ten zbór. I kiedy zabrakło tej kobiety, zabrakło jej modlitwy, zbór zaczął przeżywać straszne problemy. I kiedy patrzymy na tę kobietę, kiedy ja patrzę na tę kobietę, to widzę dokładnie taką samą postać. Widzę kogoś, kto cierpi w cichości, nie skarży się, nie robi z tego problemu, nie przychodzi do Jezusa i nie mówi: tyle pieniędzy straciłam, tylu ludzi mnie oszukało. Jeżeli ktoś może mi pomóc, to tylko ty. Nie, ona bardzo skromnie mówi: jeżeli choćby dotknę jego szaty, to wiem, że będę uzdrowiona. Ona nie chciała niczego szczególnego dla siebie. Nie chciała jakiejś wyjątkowej pozycji. Ona chciała się, nawet nie chciała dotknąć Jezusa. Chciała dotknąć jego szaty. Wystarczyło, że dotknęłaby jego szaty. I tak się rzeczywiście stało. Dotknęła się szaty Jezusa. I w efekcie tego, co uczyniła, wróciło jej zdrowie. Ale to nie jest cała ta historia, ponieważ w tej historii jeszcze jest osoba Jezusa, który w pewnym momencie zorientował się. I to jest, powiem wam, kiedy czytam te słowa, to jest zupełnie niezwykłe. Zastanawialiście się kiedyś nad treścią tego zdania. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła. Jak On to poznał? Zastanawiałem się nad tym, jak Jezus mógł poznać. Przecież On nie był jak akumulator, do którego się ktoś podłączył i moc spadła zaraz. Widać różnicę. Jak poznał, że moc uszła z Niego? Ja nie chcę mówić o technice, bo technika tutaj nie ma wiele do rzeczy. Ale po pierwsze chcę powiedzieć, że Jezus był osobą, o której Biblia mówi w odniesieniu do nas, bo Jezus tak naucza, że kiedy rzeki wody żywej zostaną zlane do naszych serc, to wyleją się na zewnątrz. I Jezus mówi: ja mówię wam to o Duchu Świętym, który zostanie wam dany. Czyli to Boże namaszczenie, Boże błogosławieństwo, które przychodzi do człowieka, nie zatrzymuje się w człowieku, ale wylewa się z serca na zewnątrz. Jezus był napełniony Duchem Świętym. Jezus był wypełniony, można powiedzieć, po brzegi człowieczeństwa obecnością Boga. Jezus był też doskonałym naczyniem, w którym Bóg mógł zamieszkać. I to samo jest w odniesieniu do nas. Jezus mówi to samo w odniesieniu do nas. Duch Święty, który na nas spoczywa, który jest jak rzeki wody żywej wylewające się na zewnątrz. Apostoł Paweł mówi nam o tym, że jesteśmy naczyniami. Mamy być jak srebrne i złote naczynia, doskonale przygotowane do wypełnienia woli Bożej. I wystarczy, że ktoś dotknie się nas, nawet w duchowy sposób, to zobaczy różnicę. Zobaczy, że ma do czynienia z rzeczywistością, która nie jest z tego świata. Wystarczy jedno słowo, jedno spojrzenie, wystarczy jeden gest. Widać różnicę. Kiedy ta niewiasta dotknęła się Jezusa, dotknęła się Jego szaty, Jezus bezwzględnie zorientował się, że jest obok Niego ktoś, kto szuka prawdziwego Boga. Bo wiara sprawia, że człowiek szuka prawdziwego Boga. Nie wiem, jak to odczuł,
ale zorientował się, że jest ktoś obok niego, kto w niezwykły sposób otrzymał w tym momencie błogosławieństwo. Kiedy patrzymy na Jezusa, to musimy jedną rzecz zrozumieć. Jezus jako osoba, jako człowiek był jednym wielkim chodzącym błogosławieństwem. On nic nie musiał mówić, żeby ludzie byli ubłogosławieni. Wystarczy, że ludzie patrzyli na Niego z wiarą. A cóż dopiero, jeśli ludzie Go chcieli dotknąć z wiarą. To też pokazuje nam inną prawdę. Prawdę o tym, że nawet w tłumie nikt z nas nie jest bezimienny, gdy chodzi o nasz stosunek do Boga i stosunek Boga do nas. Bóg nie zbawia ludzi hurtowo. Niektórzy by chcieli, żeby zbawienie dotknęło wszystkich. Niedawno czytałem wywód pewnego księdza. Czasami powiem wam, że ja nie wiem, czy ludzie już powariowali całkiem, czy rzeczywiście to są już czasy ostatecznej głupoty, czy ostatecznego szaleństwa. Ale napisał ten ksiądz taki wielki artykuł na temat Bożej miłości, Bożego miłosierdzia. I wywiódł w tym artykule, że jeśli kobieta czy mężczyzna, mąż czy żona umierają, jeden z nich był wierzący, drugi niewierzący, to mogą być pewni, że jeżeli ten wierzący był zbawiony, to Bóg tego niewierzącego też zbawi, ponieważ byłoby to wielką niesprawiedliwością i cierpieniem dla tego wierzącego, który jest z niebie, jakby wiedział, że jego mąż czy żona są w piekle. Nieważne, że to nie ma nic wspólnego z nauką o zbawieniu. Nieważne, że to nie ma nic wspólnego z indywidualnym pragnieniem poznania Boga. Ważne jest to, że się komuś wydaje, że Pan Bóg powinien zrobić to, co powinien. I znowu mamy tę sytuację, o której mówiłem wcześniej. Nauczyciel tak, ale przecież my wiemy swoje. My wiemy swoje. Ta kobieta wiedziała wcześniej, słysząc o Jezusie, być może słuchając Jego kazań, że jest to ktoś niezwykły. Skąd mogłaby dojść do wniosku? Wystarczy, że dotknę się jego szaty. Tak od po prostu wymyśliła sobie? Nie. Ona musiała słuchać Jezusa wcześniej. Musiała widzieć, jak uzdrawia. Musiała być świadkiem wielu niezwykłych sytuacji. I ustawiła siebie na końcu, można powiedzieć. Nie chciała z nim rozmawiać, nie chciała się skarżyć. Nie chciała szczególnej audiencji. Ona powiedziała, ja tylko podejdę w tym tłumie i tylko się dotknę. I tak się stało. Ale mimo wszystko Jezus chciał spotkać się z nią twarzą w twarz. Bo wiedział, że dla niej było to bardzo ważne. Nieważne, czy nam się wydaje, że jesteśmy w tłumie, czy Bóg o nas coś wie. Wielu ludzi ma ten dylemat, a przecież tylu ludzi żyje na świecie. Ile to było w historii, już było kilka miliardów, kilkanaście miliardów ludzi i Bóg o każdym wie, to jest argument wielu ludzi przeciwko wierze w Boga. Ja nie jestem adwokatem Pana Boga, nie muszę, a Pan Bóg też nie potrzebuje żadnego adwokata. Ale chcę wam powiedzieć, że Biblia uczy nas, że Bóg zna nas osobiście i chce mieć z nami osobistą społeczność. I tylko taka społeczność jest dowodem na to, że jesteśmy ludźmi wiary. Żadna zbiorowa społeczność nie jest w stanie zastąpić prawdziwej, żywej społeczności z Bogiem. Nie wystarczy obecność na nabożeństwie. Nie wystarczy obecność na jakiejś grupie modlitewnej. Musi być osobista społeczność z Bogiem. I Bóg do tego nas prowadzi, abyśmy taką społeczność z Nim mieli. Indywidualnie, sam na sam, aby móc z nami rozmawiać, aby móc nas zapewniać o swojej miłości, aby móc przemieniać życie nasze, ale też, żeby wysłuchać, co mamy do powiedzenia, bo przecież mamy tak wiele do powiedzenia naszemu Bogu. I konkludując już wszystko to, o czym dzisiaj mówiliśmy, po pierwsze to historia, która jest Ewangelią w pigułce. Po drugie, czytając tę historię, znajdujemy tam parę typów ludzkich. Po pierwsze, człowieka wiary. Człowieka, który nie tylko żyje wiarą, ale też tą wiarę
realizuje w codziennym życiu, praktykuje ją, to Jair. Bez względu na to, co dzieje się wokół, idzie wytyczoną drogą i zmierza z determinacją do celu. I to powinna być przypadłość mężczyzn. Taką wiarę powinni reprezentować mężczyźni. Czasami ręce załamuję, powiem wam szczerze, kiedy widzę, jak mężczyzna zachowuje się jak kobieta. Dzisiaj to jest bardzo popularne. Bardzo. Gdybym był kobietą, nawet bym nie spojrzał na takiego. Nawet bym nie spojrzał. Byłoby mi wstyd, że obok mnie jest druga baba. Mężczyzna to jest człowiek, który żyje wiarą. Który naprawdę jest uodporniony na wiele rzeczy, na które kobieta zareagowałaby. Widzimy też w tej historii kobietę, która powinna być zachętą i błogosławieństwem przez swoją postawę dla wielu kobiet. Cicha, spokojna, ale tak zdeterminowana w wierze, że nawet w tym tłumie była kobietą, więc nie miała takich praw, jak nam się wydaje. Nawet w tym tłumie zrobiła wszystko, żeby przyjść jak najbliżej Jezusa i dotknąć się Jego szaty. W tamtym czasie nie było to takie pewne. Jezusa otaczali mężczyźni, bo to oni mieli coś do powiedzenia. Ale dla niej nie było przeszkody, aby przyjść i dotknąć się Jezusa. I została jej wiara w niezwykły sposób nagrodzona. Wobec wszystkich mężczyzn to Jezus do niej się zwrócił, do kobiety. To, co mówię, dla wielu z nas, dla wszystkich być może wydaje się jakieś dziwne, ale to było 2000 lat temu. W tamtych społeczeństwie było to ogromne wyróżnienie. Mężczyźni musieli stać jak ostatnie ofermy z głowami spuszczonymi, ponieważ oni nie wiedzieli w ogóle, co się stało. A Jezus rozmawiał w ich obecności z kobietą o sprawach duchowych, o najważniejszych sprawach ludzkiego życia. Nie trzeba się koniecznie pchać, nie trzeba koniecznie wchodzić w rolę mężczyzny, żeby być osobą, która doświadcza niesamowitego wywyższenia. To jest zachęta ze strony kobiet, pod adresem kobiet ze strony Biblii. I wreszcie ta historia mówi o pozostałych ludziach. To jest ten trzeci typ. Ci, którzy dużo wiedzą, są oczytani, mają wiele do powiedzenia. Oj, potrafią żyć na niezwykłym luzie, potrafią śmiać się, potrafią żartować. Nie ma dla nich żadnej świętości, nawet śmierć drugiego człowieka nie jest w stanie zmienić ich postępowania. Oni się uważają za wierzących, ale bez przesady. Bez przesady. Jezus to Jezus, życie to życie. Biblia to Biblia, codzienne życie to codzienne życie. Biblia mówi nam jasno. Tacy nigdy nie obejrzą Królestwa Bożego. Nigdy. Tylko te dwa ludzkie typy są tutaj bardzo pozytywnie opisane. Jeden gwałtownie, jak to mówi nawet Jezus od czasów Jana Chrzciciela, gwałtownicy porywają Królestwo Niebios. Jeden ten gwałtowny, zdeterminowany, uparty można powiedzieć, trochę reprezentujący właśnie taki typ mężczyzny, wierzę. I drugi cichy, spokojny, ale również zdeterminowany, uparty, bezwzględny w dążeniu. Trochę reprezentujący kobiety. Te dwa typy ludzkie znajdą swoje miejsce u boku naszego Pana. Pozostali z tym śmiechem i kpinami i żartami znajdą swoje miejsce, ale w piekle, bo to jest dla nich dobre miejsce. Tylko jest pewna niedobra wiadomość dla tych ludzi. Nigdzie Biblia nie pisze, że tam będzie śmiech, żarty. Biblia pisze, że tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jeśli tutaj, na tym świecie, nie nauczysz się płakać, jeśli tutaj na tym świecie nie nauczysz się płakać nad swoim życiem, nad sobą, to będziesz całą wieczność płakał. Mówienie kazania na temat piekła jest bardzo ryzykowne, ponieważ często opiera się na bardzo takich fragmentarycznych
fragmentarycznych wersetach, które znajdujemy w Biblii. Ale powiem wam, że jestem przekonany na podstawie tego, co wiem, tego, co czytam w Biblii, że płacz w piekle będzie płaczem nad sobą. Nie nad swoim biednym losem, ale nad tym, co zrobiłem tutaj. Dlaczego byłem taki głupi i dlaczego zmarnowałem swoje życie. To będzie płacz, który nigdy się nie skończy. I to jest dobra wiadomość. Dlatego, że Bóg jest sprawiedliwy. I to bardzo sprawiedliwy. I zakończmy fragmentem z 42 wersetu. Jest taki druga część tego wersetu, która mówi: i wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. Wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. Biblia mówi, że nawet grzesznicy, nawet przeciwnicy Boga ugną się i oddadzą Bogu pokłon. Dokładnie to tu jest napisane. Ci, którzy przed chwilą śmiali się z Jezusa, wyśmiali Go, wyśmiali Stwórcę Wszechświata, zaraz potem wpadają w wielkie osłupienie i zachwyt. Kiedy człowiek widzi wszechmoc Boga, kiedy człowiek widzi doskonałość Boga, a jest wierzący, tak jak na przykład Jan, apostoł, i zna Jezusa bardzo dobrze, tak jak Jan apostoł, to kiedy widzi to wszystko, pada na twarz z przerażenia i nie jest w stanie się podnieść. Znamy to z Księgi Objawienia, z Księgi Apokalipsy. Jan, który znał Jezusa, przebywając na zesłaniu na wyspie Patmos, nagle ma objawienie Jezusa. On znał swojego Pana. I wiemy, że Jezus miał szczególny stosunek do Jana. Ale kiedy Jezus objawił się Janowi w swojej chwale, już nic się nie liczyło. Jan po prostu leżał jak martwy, nie próbując nawet palcem ruszyć, bojąc się podnieść głowę. I dopiero jego Pan zachęcił go, ażeby podniósł głowę i patrzył i zapisywał. Ja chcę przestrzec nas wszystkich, łącznie ze sobą, że nasze spotkanie z Bogiem, nawet jeśli jesteśmy głęboko wierzącymi ludźmi, będzie głęboko przerażające. Chociaż nie będzie tam strachu, bo będziemy wiedzieli, dokąd zmierzamy. Ale co powiedzą ci, którzy staną przed Bogiem bez nadziei w sercu? Pozostanie im tylko płacz i zgrzytanie zębów. Módlmy się. Panie, ja Ci dziękuję za Twoje święte słowo, które zostało spisane ku naszemu zbudowaniu, które zostało zapisane, abyśmy byli zachęceni i rozradowani, kiedy go czytamy. I dzisiaj jesteśmy rozradowani, kiedy czytamy to słowo. Bo dzisiaj to słowo mówi nam, Panie, że Ty nikogo nie chcesz znać w tłumie, ale chcesz znać osobiście, twarzą w twarz. To słowo mówi nam, Panie, że Ty pochwalasz człowieka, który z determinacją i z wiarą dąży do swojego celu. Pochwalasz człowieka, który w ciszy i w spokoju, ale też z determinacją i uporem dąży, aby spotkać Ciebie twarzą w twarz. Dziękuję Ci też, że nie zostawiasz nas, Panie, w tej drodze samych, ale nieustannie zapewniasz nas: nie bój się, tylko wierz. Dziękuję Ci, że nie własnymi siłami musimy zmierzać do celu i nie własną mądrością, ale dzięki Twojej sile, dzięki Twojej mocy i dzięki temu, że Ty, wielki nauczyciel, wskazałeś nam, z czego winniśmy korzystać, a od czego powinniśmy odcinać się. Panie, chociaż nasz przeciwnik, diabeł, przeciwko nam nieustannie nastaje, to Ty, który jesteś Bogiem naszego życia, masz siłę i moc, daleko większą, daleko wspanialszą, abyśmy mogli przeciwstawić się nawet diabłu. Dziękuję Ci także za ten przywilej, że dzisiaj możemy przebywać przed Twoim obliczem. I spraw, Panie, żeby każde serce dzisiaj wyniosło z tego zgromadzenia pokój, radość. A jeśli trzeba, Panie, to przestrogę,
i takie pragnienie zmiany swojego życia. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.